Rozdział jedenasty Historia Leslie Moore. Tak ósme dziecko przyszło na świat przedwczoraj, powiedziała panna Kornelia pewnego zimnego październikowego dnia, siedząc w bujanym fotelu przed kominkiem. To dziewczynka. Frycek się wścieka. Mówi, że chciał chłopca, ale prawda jest taka, że wcale nie chciał tego dziecka. Gdyby urodził się chłopiec, narzekałby, że to nie dziewczynka. Mają już cztery dziewczynki i trzech chłopców. W tej sytuacji nie widzę żadnej różnicy. Ale on jest swarliwy jak to mężczyzna. Dziecko jest naprawdę śliczne, kiedy się je ubierze w te prześliczne sukieneczki ma czarne oczy i cudowne, maleńkie dłonie. Muszę je zobaczyć. Uwielbiam dzieci, powiedziała Ania, uśmiechając się do własnych myśli, zbyt drogich i świętych, żeby je ubierać w słowa. Nie powiem, są bardzo miłe, zgodziła się z nią panna Cornelia. Ale niektórzy mają ich więcej niż potrzeba, możesz mi wierzyć. Moja biedna kuzynka Flora z Glen urodziła ich jedenaścioro i żyje jak niewolnica. Jej mąż popełnił samobójstwo trzy lata temu. Jak to mężczyzna? Dlaczego to zrobił? Spytała Ania wstrząśnięta do głębi. Nie udało mu się wymusić swojej woli w jakiejś sprawie i skoczył do studni. Żadna strata. Był istnym tyranem. Ale zmarnował studnię. Flora biedaczka nie chciała jej więcej używać. Kazała wykopać drugą i kosztowało ją to majątek, a woda okazała się twarda jak kamień. Skoro już chciał się topić, mógł pójść do portu. Tam jest wody w bród. Brak mi cierpliwości dla takich mężczyzn. Jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy w czterech wiatrach tylko dwa samobójstwa. Drugim samobójcą był Franciszek West, ojciec Leslie Moore. Nawiasem mówiąc, czy Leslie już cię odwiedziła? Nie, ale kilka dni temu spotkałam ją nad morzem i poznałyśmy się, odparła ania strzygąc uszami. Panna Kornelia pokiwała głową. Cieszę się, moja kochaniutka. Miałam nadzieję, że się zejdziecie. Co o niej myślisz? Myślę, że jest piękna. Oczywiście. W czterech wiatrach nigdy nie było drugiej kobiety, która mogłaby się z nią równać. Widziałaś jej włosy, kiedy je rozpuści, sięgają aż do pięt. Pytałam jednak o to, czy ją polubiłaś. Mam wrażenie, że polubiłabym ją serdecznie, gdyby mi tylko pozwoliła odparła Ania, starannie dobierając słowa ale nie pozwoliła. Odpychała cię i trzymała na odległość, biedna Leslie. Nie dziwiłabyś się temu, gdybyś wiedziała, jakie ona miała życie. To tragedia, prawdziwa tragedia, powtórzyła panna Cornelia z naciskiem. Chciałabym, żeby mi pani o niej opowiedziała, jeśli pani to może zrobić, nie nadużywając niczyjego zaufania. Dobry Boże! Wszyscy w Czterech Wiatrach znają historię Leslie. To żadna tajemnica. Mam na myśli fakty. Głębszej prawdy nie zna nikt oprócz samej Leslie, a ta nikomu się nie zwierza. Przypuszczam, że jestem jej najbliższą przyjaciółką, ale nigdy nie poskarżyła mi się ani słowem. Widziałaś już Ryszarda Mura? Nie. Pewnie najlepiej zrobię zaczynając od samego początku. Opowiem ci wszystko jak było, to sama zrozumiesz. Jak już mówiłam, ojcem Leslie był Franciszek West, rozgarnięty, ale niezaradny jak to mężczyzna. Wiedzę miał rozległą, ale co mu z tego przyszło? Rozpoczął naukę na uniwersytecie i studiował dwa lata, ale potem zdrowie odmówiło mu posłuszeństwa. Westowie zawsze zapadali na gruźlicę. Franciszek wrócił do domu i zaczął uprawiać ziemię. Ożenił się z różą Elliot z portu. Róża uchodziła za najpiękniejszą pannę w czterech wiatrach. Leslie odziedziczyła urodę po matce, ale ma od niej dziesięć razy więcej charakteru i dużo lepszą figurę. Wiesz już, Aniu, że moim zdaniem my kobiety powinnyśmy zawsze brać swoją stronę. Bóg jeden wie, ile musimy wycierpieć przez mężczyzn. Nie ma potrzeby, żebyśmy jeszcze same skakały sobie do oczu. Dlatego nieczęsto zdarzy ci się usłyszeć z moich ust niepochlebną opinię o drugiej kobiecie. Ale Róży Eliot nigdy sobie nie ceniłam. Od dziecka ją rozpieszczano i wyrosła na leniwą, samolubną, wiecznie narzekającą istotę. Franciszek też nie miał sił do pracy, więc byli goli jak święty turecki. Żywili się samymi ziemniakami, możesz mi wierzyć. Mieli dwoje dzieci, Leslie i Keneta. Leslie odziedziczyła urodę po matce, rozum po ojcu, a to, czego żadne z nich nie mogło jej dać, dostała po babce Westowej, wspaniałej starszej pani. Leslie była uśmiechniętym, wesołym, przyjaznym dzieckiem. Wszyscy ją lubili. Była też ulubienicą ojca i bardzo go kochała. Sama mówiła, że są kumplami. Nie potrafiła w nim dostrzec żadnej wady i ja też muszę przyznać, że pod pewnymi względami Franciszek był ujmującym mężczyzną. Kiedy Leslie miała dwanaście lat, zdarzyło się pierwsze nieszczęście. Mała przepadała za kenetem. Młodszy od niej o cztery lata rzeczywiście był miłym chłopczykiem. Zginął w wypadku. Spadł z fury z sianem, kiedy wóz wjeżdżał do stodoły i koło przejechało po jego maleńkim ciałku, wyduszając z niego życie. Musisz Aniu wiedzieć, że Leslie to widziała. Przyglądała się wszystkiemu ze stryszku. Krzyknęła tylko raz. Najemny robotnik mówił, że w życiu nie słyszał podobnego dźwięku i że ten krzyk będzie mu brzmiał w uszach do sądnego dnia. Ale później już nie krzyczała, ani też nie płakała po braciszku. Zeskoczyła ze stryszku na furę, z fury na ziemię i chwyciła w ramiona maleńkie, jeszcze ciepłe, ale martwe ciałko. Musieli go jej wydzierać siłą, bo nie chciała go puścić. Posłali po mnie, nie mogę o tym mówić. Panna Kornelia otarła łzy płynące z dobrotliwych, piwnych oczu i przez chwilę zajmowała się tylko szyciem, trwając w gorzkim milczeniu. Tak, podjęła w końcu, Keneta pochowali na cmentarzu koło portu. Po jakimś czasie Leslie wróciła do szkoły i zajęła się nauką. Nigdy nie wspominała Keneta. Do dzisiaj jego imię ani razu nie pojawiło się na jej ustach. Przypuszczam, że ta rana nadal czasem ją pali, ale Leslie była tylko dzieckiem, a dla dzieci czas jest bardzo łaskawy, droga Aniu. Leslie znów zaczęła się śmiać, a miała piękny śmiech. Dzisiaj rzadko można go usłyszeć. Wczoraj słyszałam, jak raz się zaśmiała, powiedziała Ania. Rzeczywiście zabrzmiało to pięknie. Po śmierci Keneta Franciszek West opadł z sił. Dziwiło to wszystkich, bo chociaż kochał oboje dzieci, to Leslie była jego ulubienicą, jak już wspominałam. Był smętny, zamyślony i nie mógł czy też nie chciał pracować. Pewnego dnia, kiedy Leslie miała czternaście lat, powiesił się. I to we własnym salonie, dokładnie po środku pokoju, na haku, na którym wisiała lampa. Jak to mężczyzna, zgodzisz się ze mną? To było w rocznicę śmierci syna. Wybrał sobie stosowny moment, prawda? Oczywiście musiała go znaleźć akurat biedna Leslie. Weszła rano do salonu ze śpiewem na ustach, niosąc świeże kwiaty do wazonu i zobaczyła swojego ojca wiszącego pod sufitem, z twarzą czarną jak węgiel. To było straszne, możesz mi wierzyć. Ach, to okropne, powiedziała Ania drżąc na całym ciele. Biedne, biedne dziecko. Na pogrzebie ojca Leslie nie płakała, tak samo jak wcześniej na pogrzebie Keneta. Za to Róża krzyczała i wyła za dwoje. Leslie robiła co w jej mocy, żeby uspokoić i pocieszyć matkę. Byłam zła na Róże tak samo jak wszyscy, ale Leslie miała do niej niewyczerpaną cierpliwość kochała matkę. Leslie jest lojalna, wierzy, że członkowie jej rodziny zawsze mają rację. Franciszka Westa pochowali obok Keneta. Róża wystawiła mu wielki pomnik, większy niż zmarły na to zasługiwał a już na pewno większy od możliwości finansowych róży. Jej gospodarstwo zostało zastawione na sumę przekraczającą jego wartość. Niedługo później zmarła babka Leslie Westowa, zostawiając dziewczynie trochę pieniędzy. Mogłaby za nie opłacić roczną naukę w Akademii Królewskiej. Leslie postanowiła zdobyć wykształcenie uprawniające ją do wykonywania zawodu nauczycielki, żeby móc zarobić na studia na Uniwersytecie Redmondskim. O tym marzył dla niej ojciec. Chciał, żeby Leslie osiągnęła to, co jemu się nie udało. Leslie była bardzo ambitna i posiadała niemałą wiedzę. Dostała się do Akademii Królewskiej i w jeden rok ukończyła dwuletni kurs. Potem wróciła do domu i objęła szkołę w Glen. Była szczęśliwa, pełna nadziei i zapału kiedy pomyślę, jaka była wtedy i jaka jest dzisiaj, mówię sobie, niech go diabli wezmą. Panna Cornelia z taką siłą szarpnęła nitkę, jakby chciała na podobieństwo Nerona tym jednym ruchem uśmiercić całą ludzkość. Latem Leslie poznała Ryszarda Mura. Jego ojciec Abner Mur miał w Glen sklep, ale Ryszard odziedziczył po matce miłość do morza. Latem pływał, a zimą pracował w sklepie ojca jako sprzedawca. Był wysoki i przystojny, ale duszę miał brzydką i małostkową. Kiedy czegoś chciał, nie ustąpił, dopóki tego nie dostał, ale potem przestawało mu na tym zależeć, jak to mężczyźnie. Nie narzekał bez powodu i był dość miły i sympatyczny, kiedy wszystko szło dobrze. Ale dużo pił i ludzie opowiadali różne rzeczy o nim i o jednej takiej dziewczynie z wioski rybackiej. Dość powiedzieć, że nie miał w sobie nic, czym mógłby zawrócić Leslie w głowie. W dodatku był metodystą, ale on oszalał na jej punkcie. Przede wszystkim dlatego, że jest taka śliczna, jak też i z tego powodu, że nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Przysięgał, że ją zdobędzie i dopiął swego. Jak mu się to udało? Ach, to było bezecne. Nigdy tego Róży West nie wybaczy. – Widzisz, moja kochaniutka, gospodarstwo Westów było zadłużone u Abnera Mura. Odsetki były od kilku lat niepłacone. Ryszard poszedł do pani West i powiedział jej, że jeśli Leslie nie wyjdzie za niego, Ryszard namówi ojca, żeby zajął gospodarstwo. Róża mdlała, płakała i błagała Leslie, żeby nie pozwoliła wyrzucić matki z domu. Powiedziała, że jeśli przyjdzie jej opuścić dom, do którego wprowadziła się po ślubie, serce jej pęknie. Nie dziwię się jej i rozumiem, że czuła się okropnie, ale człowiek by się nie spodziewał, że będzie do tego stopnia samolubna, żeby poświęcić własne dziecko. Ale ona to właśnie zrobiła. Leslie poddała się. Tak bardzo kochała matkę, że zrobiłaby wszystko, żeby oszczędzić jej bólu. Wyszła więc za Ryszarda Mura. Na początku nikt nie wiedział, dlaczego to zrobiła. Minęło dużo czasu, zanim dowiedziałam się, w jaki sposób matka ją do tego nakłoniła. Ale od początku rozumiałam, że coś tu nie gra, bo Leslie nieraz przycierała ryszardowi nosa, a ona nie należy do dziewczyn, które potrafią w takich sprawach zmieniać zdanie. Zresztą Ryszard Moore nigdy nie był mężczyzną, który mógłby zawrócić Leslie w głowie, mimo że był przystojny i potrafił zachowywać się szarmancko. Wesela oczywiście nie było, ale róża powiedziała mi o ślubie i zaprosiła na tę uroczystość. Poszłam, ale potem tego żałowałam. Widziałam twarz Leslie na pogrzebie brata, potem na pogrzebie ojca – ale podczas ślubu miałam wrażenie, że oglądam ją na jej własnym pogrzebie. Tylko Róża była uśmiechnięta od ucha do ucha, możesz mi wierzyć. Leslie i Ryszard zamieszkali w domu Westów, bo Róża nie chciała się rozstawać ze swoją ukochaną córeczką. Mieszkali tam całą zimę. Wiosną Róża zachorowała na zapalenie płuc i umarła. O cały rok za późno. Leslie była zrozpaczona. Czy to nie straszne, że ludzie niewiele warci dostają czasem więcej miłości, niż na to zasługują, podczas gdy tych, którzy by na nią zasługiwali, nikt nie darzy ciepłym uczuciem? Jeśli chodzi o Ryszarda, to szybko znudziło mu się spokojne małżeńskie życie, jak to mężczyźnie. Zabrał się i wyjechał. Popłynął do Nowej Szkocji odwiedzić krewnych ojca. Jego ojciec pochodził z Nowej Szkocji. Stamtąd napisał do leslie, że jego kuzyn Jerzy Mur wybiera się w podróż do hawany i że Ryszard popłynie razem z nim. Statek nazywał się cztery siostry i miał wrócić po dziewięciu tygodniach. Leslie musiało to ucieszyć, ale z nikim na ten temat nie rozmawiała. Od dnia ślub była taka jak teraz zimna, dumna, zamknięta w sobie. Tylko wobec mnie jest bardziej serdeczna. Mnie nie można trzymać na dystans, możesz mi wierzyć. Przez cały czas byłam tak blisko Leslie, jak tylko mogłam. Leslie powiedziała mi, że pani jest jej najlepszą przyjaciółką, przyznała Ania. Tak? Panna Kornelia była wyraźnie zadowolona. Miło mi to słyszeć. Czasem się zastanawiam, czy naprawdę zależy jej na mojej przyjaźni. Nigdy nie powiedziała nic, co pozwalałoby w to wierzyć. Musiała się przed tobą otworzyć bardziej niż sądzisz, skoro powiedziała ci aż tyle. Biedna dziewczynka ze złamanym sercem. Nieczęsto widuje Ryszarda Mura, ale miałabym ochotę wbić mu nóż w serce. Panna Kornelia otarła oczy i ulżywszy sobie tym krwawym życzeniem znów podjęła opowieść. Leslie została sama. Ryszard przed odjazdem obsiał pola, a Abner ich potem doglądał. Minęło lato, ale cztery siostry nie wróciły. Murowie z nowej Szkocji zaczęli się o nie wypytywać. Okazało się, że statek zawinął do Hawany, zostawił towar, załadował nowy i wypłynął kierując się ku domowi. Niczego więcej nie udało się dowiedzieć. Po pewnym czasie ludzie zaczęli mówić o Ryszardzie Murze jak o zmarłym. Prawie wszyscy wierzyli, że nie żyje, chociaż nikt nie miał pewności, bo mężczyźni czasem pojawiają się w porcie po długich latach nieobecności. Leslie nie wierzyła w jego śmierć i miała rację. Wielka szkoda. Latem następnego roku kapitan Jim był w Hawanie. To było zanim jeszcze zrezygnował z pływania. Postanowił się trochę rozejrzeć. Kapitan Jim zawsze lubił wtykać nos tam, gdzie nie trzeba jak to mężczyzna. Zaczął się rozpytywać wśród ludzi wynajmujących pokoje marynarzom i w innych miejscach, żeby się zorientować, czy ktoś może wie coś o czterech siostrach. Moim zdaniem, lepiej by zrobił, zostawiając sprawy własnemu biegowi. Ale on dotarł do jakiegoś położonego na uboczu domu. I tam zobaczył mężczyznę, w którym natychmiast rozpoznał Ryszarda Mura, mimo że ten zapuścił sobie długą brodę. Kapitan Jim kazał go ogolić i nie miał już żadnych wątpliwości, że ma przed sobą Ryszarda Mura, przynajmniej jego ciało, bo duch był nieobecny. Jeśli chodzi o duszę, to moim zdaniem Ryszard jej nigdy nie miał. Co mu się stało? Tego nikt nie wie. Ludzie, u których wynajmował pokój, potrafili powiedzieć tylko tyle, że przed rokiem znaleźli go na schodach swojego domu. Był w strasznym stanie. Głowę miał rozbitą i opuchniętą, tak że wyglądała jak z galarety. Podejrzewali, że został pobity w jakiejś pijackiej awanturze i pewnie mieli rację. Wzięli go do domu, nie spodziewając się, że przeżyje. Ale przeżył. Kiedy doszedł do siebie, był jak dziecko. Stracił pamięć i rozum. Próbowali się dowiedzieć, kto to może być, ale im się nie udało. On nie pamiętał nawet swojego imienia, potrafił tylko powiedzieć kilka prostych słów. Miał przy sobie list zaczynający się od słów: Kochany Ryszardzie i podpisany Leslie, ale nie było w nim adresu, koperty też nie było. Dobrzy ludzie zatrzymali mura u siebie, nauczyli najprostszych prac i tak znalazł go kapitan Jim. Przywiózł chorego do domu, chociaż moim zdaniem nie wyświadczył tym nikomu przysługi. Ale co miał robić? Myślał, że może po powrocie do domu, na widok znajomych twarzy i miejsc, Ryszard odzyska pamięć. Ale nic takiego nie nastąpiło. Od tego czasu Ryszard mieszka w domu nad strumieniem. Jest ni mniej ni więcej, tylko jak dziecko. Czasem robi się krnąbrny, ale najczęściej jest nieobecny duchem, łagodny i niegroźny. Pozbawiony nadzoru, lubi uciekać. Leslie od 11 lat samotnie dźwiga ten ciężar. Stary Abner Moore umarł wkrótce po tym, jak Ryszard wrócił do domu. Okazało się, że był bliski bankructwa. Leslie i Ryszardowi zostawił tylko gospodarstwo Westów. Leslie wydzierżawiła je Janowi Wardowi i żyje z pieniędzy za dzierżawę. Czasem wynajmuje na lato pokój, żeby opędzić najważniejsze potrzeby. Ale większość ludzi woli mieszkać po drugiej stronie portu, tam gdzie są hotele i letnie domki. Dom Leslie stoi daleko od plaży. Zajmuje się Ryszardem i od jedenastu lat nigdy go nie opuszcza jest uwiązana do tego imbecyla na całe życie. Możesz sobie wyobrazić, co to dla niej znaczy, droga Aniu. Dla niej tak pięknej, dumnej i pełnej charakteru to gorsze od śmierci. Biedna, biedna dziewczyna, powiedziała Ania. Poczuła się zażenowana własnym szczęściem. Czy ktoś ma prawo do szczęścia, kiedy drugi człowiek zmuszony jest wieść tak nędzne życie? Powtórzysz mi co mówiła Leslie i jak się zachowywała kiedy ją spotkałaś nad morzem? spytała panna Cornelia. Słuchała uważnie kiwając głową z zadowoleniem. Myślisz, że była sztywna i nieprzystępna, ale ja ci mówię Aniu, że otworzyła się przed tobą jak rzadko przed kim. Widocznie bardzo cię polubiła, cieszę się. Możesz jej bardzo pomóc. Ucieszyłam się, kiedy usłyszałam, że w tym domu zamieszkają młodzi ludzie. Miałam nadzieję, że zaprzyjaźnicie się z Leslie i że okażecie się ludźmi znającymi Józefa. Zostaniesz jej przyjaciółką, prawda, Aniu? Tak, jeśli Leslie na to pozwoli, powiedziała Ania z typową dla niej uroczą i szczerą impulsywnością. Ależ nie. Musisz być jej przyjaciółką niezależnie od tego, czy ona ci pozwoli czy nie. Odparła panna Kornelia rezolutnie. Nie przejmuj się, jeśli będzie czasem sztywna, nie zwracaj na to uwagi. Nie zapominaj, jakie miała życie, jakie ma teraz i jakie najpewniej czekają w przyszłości, bo z tego co wiem, takie kreatury jak Ryszard Mur są długowieczne. Żebyś widziała, jak on utył od czasu powrotu do domu. Bo przyjechał tu wychudzony jak szczapa. Nie daj jej wyboru, zaprzyjaźnij się z nią i kropka. Już ty potrafisz to zrobić. Ale musisz być delikatna, nie przejmuj się, jeśli wyczujesz, że Leslie nie chce, żebyś u niej zbyt często bywała. Ona dobrze wie, że niektóre kobiety nie lubią być blisko Ryszarda, mówią, że się go boją. Zapraszaj ją do siebie, kiedy tylko będzie mogła przyjść. Leslie nie może zbyt często opuszczać domu. Boi się zostawiać Ryszarda samego. Bóg jeden raczy wiedzieć, co mógłby zrobić. Przypuszczam, że mógłby spalić dom. Dopiero w nocy, kiedy on uśni, Leslie jest wolna. Ryszard kładzie się wcześniej i śpi do rana, jak zabity. Pewnie spał, kiedy spotkała się nad morzem. Często tam chodzi. Zrobię dla niej, co tylko będę mogła, obiecała Ania. Opowieść panny Corneli tysiąckrotnie wzmogła jej zainteresowanie osobą Leslie Moore, żywe od kiedy zobaczyła ją pędzącą gęsi. Fascynowała ją uroda dziewczyny, jej smutek i samotność. Nigdy dotąd nie poznała kogoś takiego. Przyjaciółki Ani były zdrowymi, normalnymi, wesołymi dziewczętami, takimi samymi jak Ania a ich młodzieńczym marzeniom nie stawało na drodze nic oprócz zwykłych problemów i ograniczeń. Leslie Moore była postacią wyjątkową, tragiczną w swojej niezrealizowanej kobiecości. Ania postanowiła sobie, że wejdzie do królestwa tej samotnej duszy i znajdzie tam siostrzane uczucia, którymi mogłaby ona hojnie obdarowywać, gdyby nie krępujące ją kajdany, nałożone nie z jej własnej woli. I pamiętaj o jednym, droga Aniu, dodała panna Kornelia, czując, że jeszcze nie powiedziała wszystkiego, co leży jej na sercu. Nie wolno ci myśleć, że Leslie jest niewierząca tylko dlatego, że rzadko chodzi do kościoła albo że jest metodystką. Ona nie może zabierać do kościoła Ryszarda. Zresztą on nigdy nie przejmował się religią. Musisz pamiętać, droga Aniu, że w głębi serca Leslie jest wierzącą prezbiterianką.